Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Zbliża się miesiąc maj. Jest to miesiąc maryjny, miesiąc, gdzie nasze serca, wyśpiewując litanię loretańską, też zauważając, jak natura się budzi, również same się budzą boku matki. Budzą się może z jakiegoś letargu duchowego, budzą się może z takiej śpiączki, gdzie przestaliśmy zauważać to, co ważne. I miesiąc maj jest zawsze taką szansą dla każdego wierzącego człowieka, dla każdego człowieka zresztą, żeby się obudzić, przebudzić, żeby wrócić do życia z Bogiem. I stąd też to moje nagranie i też taka zachęta i zaproszenie. Bo w tym roku miesiąc maj zakończy się 31 maja zesłaniem Ducha Świętego. Czyli można powiedzieć, że cały maj u boku matki może być takim dobrym przygotowaniem na zesłanie Ducha Świętego i na to, aby przygotować swoje serce, czyli jeszcze bardziej je otworzyć właśnie na przyjście Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, Ducha, który może umocnić i ożywić naszą wiarę, który może obudzić nas z takiego letargu duchowego. I stąd też taka moja propozycja. W miesiącu maj otwieramy szkołę Maryi. To znaczy, otwieramy taką szkołę, w której każdego dnia będziemy na lekcjach z Maryją, szkoła, w której wychowawczynią jest Matka Boża i dzięki której tej szkole i dzięki matce, w której ona będzie nas uczyła, my poprzez to, co będzie nam dane do modlitwy, też do jakiegoś rozważania, przygotujemy się na to, co Duch Święty chce nam dać przy jego zesłaniu. Bardzo ważny jest to czas. Czas maj, ten miesiąc, czy miesiąc maryjny, to jest ogromna szansa dla nas. W tym roku się to wszystko tak ładnie układa, więc stąd to te, kochani, zaproszenie do tej szkoły Maryi, żeby z nią przez cały miesiąc maj uczynić, można powiedzieć, całe 31 dni takim wieczernikiem. Wieczernikiem, gdzie będziemy oczekiwali przyjścia Ducha Świętego. Może to nas trochę kosztować, bo to jest aż 31 dni, ale jeżeli chcemy dzisiaj umocnić naszą wiarę, odświeżyć parę rzeczy, które być może w nas zostały zakopane, być może gdzieś się odłożyły i nawet już o nich nie pamiętamy, takie 31 dni mogą nam pozwolić właśnie wyjść z duchowego letargu, z takiej śpiączki, strachu, lęku, u boku matki, która chce nas wychować, która chce nam pomóc w tym miesiącu szczególnym. Właśnie chcemy w tej szkole, przy jej boku, u jej boku, w jej sercu, otuleni jej płaszczem, po prostu wzrastać, a tym samym nabywać owoców Ducha Świętego, Jego darów, a przy przyjściu Jego, przy Jego zesłaniu, być gotowymi na to, co chce nam dać. Czyli te 31 dni ma nas przygotować na spotkanie z Duchem Świętym. Jak będziemy to robić, jakby miało to wyglądać? Już po tym filmiku, który wstawię, wstawię również plik tekstowy, taki wprowadzający. Będzie opisane wszystko, jak ten dzień będzie wyglądał i jak z tych treści, które będę wysyłał, korzystać. Wyślę już 30 kwietnia plik tekstowy, który będzie planem lekcji na cały tydzień. I każdy dzień będzie miał swoje konkretne modlitwy, zadania, ale też będzie miał konkretną pomoc, jak przeżyć ten dzień, ten konkretny jeden dzień. Też jeżeli nie wszyscy mają jakiś portal społecznościowy, to pod tym filmem umieszczę swój adres e-mail. Jeżeli ktoś chciałby taką wersję elektroniczną otrzymywać, czyli ten tydzień w pliku, to ja jestem w stanie na konkretny adres e-mail też taki plik wysyłać. Każdego dnia starać się będę też do konkretnych tematów nagrywać jakieś krótkie rozważania i wrzucać je na nasz kanał parafialny, tak aby to wszystko było spójne, łączne, żebyśmy też przeżywali ten miesiąc u boku matki, też nie wiadomo jak się męcząc, ale po prostu dawać też coś z siebie, bo jeżeli Duch Święty ma przyjść z takimi darami, na których nam zależy, które są najważniejsze dla człowieka wierzącego, to dobrze jest też dać coś od siebie, czyli jakiś swój wysiłek, jakiś swój wkład własny, żeby ta działalność, żeby to wspólne dzieło było z dwóch stron
jakby podjęte, tak można powiedzieć, na poważnie. Więc zapraszam Was, kochani, serdecznie do Szkoły Maryi i już teraz Was w niej witam. Jeżeli są chętni, to ja zapraszam i życzę Wam wszystkim wzrostu i do usłyszenia. Szczęść Boże.